Szczęść Boże, coś Wam powiem. Kto odważy się przeczytać całą dzisiejszą Ewangelię, pozna rodowód Jezusa. Wszyscy wymienieni ludzie naznaczeni byli grzechem, ale Jezus poczuł się z człowieka tej ziemi, z kobiety, która wolna była od grzechu. To jest niepojęte, że Syn Boży zechciał stać się Synem Człowieczym. Miał ludzkich przodków, a najważniejsi dwaj, którzy zostali zapisani na początku, to Abraham i Dawid. Ważność Abrahama i Dawida polega na obietnicach, które otrzymali od samego Boga. Abraham jest wzorem całkowitego zawierzenia i w nim błogosławione są wszystkie narody. Natomiast Dawid usłyszał, że z niego narodzi się ten, który będzie królował na wieki. I patrząc na listę przodków, na ich dokonania i przewinienia, zauważamy, że bardzo potrzebny był Zbawiciel. Są też 4 kobiety, cudzoziemki, których historia życia dzieli ogromna przepaść od Maryi. Ta przepaść pięknie ukazuje wielkość i wspaniałość daru zbawienia. Maryja swoją świętością zapowiada tę ludzkość, którą Chrystus doprowadzi do zbawienia. I to jest najpiękniejsze w Maryi, że cała jest piękna, niepokalana. Dlatego może dać światu najpiękniejszego, który swoim pięknem może nas odnowić. W tej Ewangelii widzimy także, że Maryja i Józef potrafili zostawić swoje plany i pomysły, żeby móc przyjąć zamysły Boże. Nie wiem, czy my jesteśmy do tego zdolni, bo jesteśmy coraz bardziej krytyczni wobec życia. Nic nam nie pasuje, wiele rzeczy nam przeszkadza, a ludzie nas zwyczajnie denerwują. Wspominając dziś narodziny Maryi, możemy też odnieść się do innego jej imienia, Miriam, które określa w pewien sposób nową ziemię, czystą i niepokalaną jak sama dziewica. Dzięki jej narodzeniu i powołaniu na Matkę Mesjasza otrzymujemy zanurzenie w łasce odrodzenia i otrzymujemy też możliwość udziału w nowym życiu. Nie mamy żadnych pewnych informacji o początku życia Matki Bożej. Protoewangelia Jakuba, Ewangelia apokryficzna, mówi o życiu Maryi. Apokryf opisuje dzieciństwo Maryi i jej życie u boku starszych już rodziców Joachima i Anny w Jerozolimie. Rodzice przez wiele lat bardzo starali się i modlili o dziecko. Gdy wreszcie ich prośba została spełniona i narodziła się Miriam, oddali ją z wdzięczności na wychowanie do świątyni, gdy skończyła 3 lata. Wychowywała się tam wśród pobożnych niewiast. Ale jedno jest pewne i to wiemy z przekonaniem, że Maryja całym swoim życiem mówiła Bogu tak. I na to Maryja chce nam wskazać i do tego nas zachęcić, byś swoim życiem mówił Bogu tak. Każda chwila jest dobra na poprawę tego, co już jest. Człowiek wciąż potrzebuje poprawy swojego życia, aby nabrało ono większego sensu. Aby to nastąpiło, potrzebne jest spotkanie z Bogiem lub kimś, kto pokaże nowy wymiar tego, co już jest oraz poszerzy perspektywę naszej dotychczasowej egzystencji. Tylko właściwa perspektywa i dystans w relacji do siebie samego i innych ludzi i rzeczy materialnych, które nas otaczają, daje nadzieję lepszego jutra.